Pani prezes, przez 2 lata była pani prezesem Infarmy, ale to jednocześnie 2 lata funkcjonowania ustawy refundacyjnej. Chciałam panią zapytać o pani ocenę tej ustawy i tych regulacji prawnych z perspektywy oczywiście człowieka, który zajmuje się zarządzaniem firmą farmaceutyczną. Ja mam dwie perspektywy, bo jedna perspektywa to jest rzeczywiście z pozycji szefa firmy farmaceutycznej, żywo zainteresowanej, a druga perspektywa to jest perspektywa przemysłu. I muszę powiedzieć, że to są troszkę dwie różne perspektywy i muszę powiedzieć, że miałam ogromne szczęście, że mogłam doświadczyć jednego i drugiego i dlatego wydaje mi się, że ta ocena jest pełniejsza. Ustawa funkcjonuje od 2 lat i celem ustawy, które były bardzo jasno określone, było tych celów kilka. Jedno to była optymalizacja kosztów, czy wręcz ja bym powiedziała, że jednak obcięcie kosztów, czyli taki powód i cel fiskalny. Druga bardzo istotnym celem tej ustawy było obniżenie kosztów leczenia dla pacjenta, szczególnie w zakresie nowych terapii. Jeżeli spojrzymy tylko z punktu widzenia tych dwóch celów, to można powiedzieć jasno, no i oczywiście trzecim celem to była większa transparentność, większa przejrzystość całego procesu refundacyjnego. I można powiedzieć tak, że cel pierwszy, czyli oszczędności i cel trzeci, czyli większa transparencja, na pewno zostały osiągnięte i co do tego nikt chyba nie ma wątpliwości. Oszczędności rzędu 2 miliardów czy 1,4 miliarda w ubiegłym roku. Są to ogromne kwoty i pieniądze. Natomiast niestety pacjent jest, tak powiem, pominięty czy opuszczony przez cały system. Z punktu widzenia pacjentów leki zdrożały. Ja nie mówię o tych bardzo tanich terapiach, ale mówię o droższych terapiach, gdzie wiemy przecież, że to, co jest takim skutkiem ubocznym też ustawy refundacyjno-cenowej, to jest to, że bardzo wiele leków, które są na listach refundacyjnych, jest przepisywana poza systemem refundacji z różnych powodów, bo albo te wskazania nie są refundowane, w których lekarze stosują te leki, bądź też lekarze w obawie przed konsekwencjami przepisywania nie przepisują. Także powiedziałabym, że najbiedniejszy w tym wszystkim jest pacjent i wydaje mi się, że teraz przyszedł taki czas, kiedy trzeba ocenić funkcjonowanie tej ustawy po 2 latach, co jest, nawiasem mówiąc, obligatoryjnie, to jest narzucone Ministerstwu Zdrowia i mamy wszyscy chyba nadzieję, że ministerstwo rzeczywiście z tego obowiązku się wywiąże i spojrzenie z punktu widzenia różnych interesariuszy, prawda, co ta ustawa przyniosła, ponieważ tak jak mówię, sytuacja nie jest czarno-biała. Obowiązek ministerstwa ma oczywiście, żeby taką ocenę przeprowadzić, ale zdaje się, że jest bardzo zadowolone Ministerstwo Zdrowia z tej ustawy. Pan minister Radziewicz-Winicki mówił, że właściwie są same plusy i tylko drobne korekty. Nie jestem urzędnikiem Ministerstwa Zdrowia, w związku z tym moja perspektywa może jest inna. Natomiast wydaje mi się, że ministerstwo jednak powinno patrzeć na skutki tej ustawy oczami pacjentów, dlatego że będąc tym czynnikiem, który wpływa na politykę lekową państwa, na dostępność leków, w którego interesie pacjent powinien być że tak powiem, w centrum uwagi Ministerstwa Zdrowia i pana ministra Łukowicza. I myślę, że spojrzenie na tę ustawę z punktu widzenia pacjenta pokaże nieco inną perspektywę. Poza tym jednak też ministerstwo musi patrzeć z punktu widzenia, czy oceniać funkcjonowanie tej ustawy z punktu widzenia innych graczy na tym rynku, ponieważ to też jest istotne i ważne. Jest ważne w Polsce, jaką kondycję mają apteki i gdzie te apteki są i jak one funkcjonują i czy one się utrzymają, czy nie. Jest w interesie Ministerstwa Zdrowia też to, w jaki sposób funkcjonuje rynek dystrybucji na poziomie hurtu. Kondycja przemysłu farmaceutycznego też powinna być w interesie może nie bezpośrednim ministerstwa, ale w każdym razie w interesie innego ministerstwa, Ministerstwa Gospodarki, ponieważ jesteśmy bardzo istotnym i ważnym graczem i
I z całą pewnością mamy ogromny wpływ na funkcjonowanie, powiedzmy, ekonomiczne, prawda? Pani prezes, pani miała przez te dwa lata taki rzeczywiście bardzo ciekawą perspektywę i spojrzenie na relacje pomiędzy firmami farmaceutycznymi, innowacyjnymi firmami, a Ministerstwem Zdrowia. Co by pani poprawiła w tych relacjach, w tej współpracy, bo ona jest konieczna, tak jak pani powiedzie? Poprawiłabym bardzo chętnie poziom dialogu opartego o fakty. To znaczy, żeby obydwie strony operowały faktami, a nie jedynie pewną kazuistyką, pojedynczymi obserwacjami. Jednak to musi być dialog oparty rzeczywiście o twarde fakty. I ten dialog doprowadziłby do tego, że być może poruszalibyśmy się w tym samym kierunku i nieco szybciej niż w tej chwili. Natomiast brakuje mi tego, żebyśmy co do pewnych rzeczy posuwali się szybciej do przodu i żebyśmy rzeczywiście rozmawiali po partnersku. Ponieważ w centrum naszej uwagi jako przemysłu jest też pacjent. I wydaje mi się, że tu powinniśmy mieć wspólny cel i mamy wspólny cel. Chciałabym panią zapytać o to, jakie działania były, czy uznaje pani teraz za największy swój sukces, czy największe osiągnięcie? To nie mój sukces, tylko zarządu, który miał swoją kadencję w czasie mojej prezesury. Muszę powiedzieć, że współpraca z zarządem układała się znakomicie i jako zarząd plus biuro Infarmy wydaje mi się, że zrobiliśmy bardzo, bardzo wiele. Może zacznę od samej Infarmy. Mamy w tej chwili wypracowaną strategię krótko- i średnioterminową i wydaje mi się, że dla każdej organizacji niesłychanie istotne i ważne jest to, żeby działać według jakiegoś planu i mieć cele do osiągnięcia. Ja myślę, że te cele są bardzo jasno sformułowane i wokół tego się jednoczymy. Udało nam się stworzyć to, o czym mówiłam przed chwilą, platformę dialogu. Także ministerstwo ma w sprawach istotnych i ważnych jednego partnera, a nie kilku rozczłonkowanych partnerów, z którymi, powiedziałabym, łatwiej jest rozmawiać. Trzecią rzeczą, którą wydaje mi się, to jest taka może mała rzecz, ale niesłychanie istotna i ważna dla pacjentów, udało nam się przekonać Ministerstwo Zdrowia do tego, aby przesunąć do końca tego roku finansowanie leków w ramach chemioterapii niestandardowej. Myślę, że dla wielu pacjentów rzeczywiście bardzo ciężko chorych to było niesłychanie istotne i ważne i gwarantowało kontynuację terapii. Wreszcie mała nowela ustawy refundacyjno-cenowej, która myślę, że zarówno przemysłowi, jak i ministerstwu pomogła uniknąć znowu tych ogromnych perturbacji, problemów, jakie mieliśmy w 2011 roku, kiedy negocjowaliśmy ceny. To też myślę, że jest duży sukces. I wreszcie przyjęliśmy kodeks przejrzystości jako Infarma i wszyscy nasi członkowie ten kodeks podpisali. Myślę, że to otwiera zupełnie nowy rozdział w relacjach między naszymi głównymi interesariuszami, czyli lekarzami, a przemysłem i będzie na pewno bardziej transparentny niż do tej pory. Jeszcze jedno pytanie dotyczące tak zwanej uczciwej ceny, bo to jest taki koncept, który pojawia się w wypowiedziach przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia jako pewien sposób na to, aby ujednolicić ceny leków w całej Unii Europejskiej. Jakie jest pani opinia, jakie jest pani zdanie na ten temat? Bardzo trudno jest mi się do tego ustosunkować, ponieważ nie wiem dokładnie, co ministerstwo rozumie przez uczciwą cenę. Więc nie mogę tego komentować. Mogę tylko powiedzieć, że uczciwa cena brzmi tak, jakby w tej chwili ceny były nieuczciwe. Jeżeli patrzymy na to z punktu widzenia
wysokości cen leków w Polsce innowacyjnych w stosunku do reszty Europy, no to mogę z całą stanowczością stwierdzić, że Polska jest jednym z tych krajów, gdzie leki są najtańsze, na co wskazuje na przykład skala eksportu równoległego z Polski i braków, które odnotowujemy w niektórych grupach leków. Także to musi być doprecyzowane. Ja rozumiem i tutaj zgaduję, o co chodzi, że być może rzeczywiście w Europie ceny leków powinny być dostosowane do pewnych wskaźników takich jak nie wiem, produkt krajowy brutto, czy poziom bezrobocia, czy poziom zarobków, czy wreszcie parę innych parametrów. Więc z tym się zgadzam, natomiast to jest na pewno rozmowa do przeniesienia nie z gruntu polskiego na grunt europejski i na Brukselę. Więc duże zadanie dla naszych przedstawicieli przyszłych w Komisji Europejskiej, bo niewątpliwie to zróżnicowanie cen w Europie powinno być, natomiast nie może ono prowadzić do handlu równoległego, który powoduje dramatyczne braki w krajach, które są eksporterami. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.